Szakszuka to śniadanie genialne. Nie tylko smakuje obłędnie, jest super wartościowe odżywczo, ale bardzo łatwo jest też przerobić je na wersję ketogeniczną, bo mamy tu tysiące możliwości urozmaicania go, dopasowywania do swoich upodobań, humoru nawet danego dnia, ale także pomaga nam pięknie wyczyścić lodówkę. Danie to pochodzi z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, tak naprawdę wiele krajów przyznaje się do jego wymyślenia, więc nie wiadomo dokładnie skąd, m.in. Izrael, Libia, Tunezja czy Maroko. Ja za każdym razem robię szakszukę inaczej i za tę możliwość uwielbiam tę potrawę. Aż 3 jej wersje są w moim e-booku śniadaniowym i wszystkie są moim zdaniem przepyszne. I tam są też wyliczone makro pod dietę ketogeniczną. A w tym przepisie powiem Wam na końcu, jak możecie poszaleć z dodatkami. Ta wersja jest bardziej zbliżona do tradycyjnej szakszuki. Zapraszam na przepis, będzie błyskawiczny i super łatwy. Potrzebne składniki na 2 dosyć duże porcje. Niewielka papryka zielona i czerwona, po mniej więcej 120 g, drobno pokrojona. 1/4 cebuli, jeżeli jesteście na diecie ketogenicznej, jeżeli nie, to spokojnie dodać całą cebulę. 2 ząbki czosnku, ale można też więcej, w zależności od upodobań. Około 200 g pasaty pomidorowej. W sezonie polecam tutaj świeże pomidory. I tutaj też możemy dodać jej więcej albo mniej. 2 łyżki masła klarowanego, 2 łyżki oliwy, 5 jajek, świeża kolendra, można ją zastąpić natką pietruszki lub szczypiorkiem, ale oczywiście to już nie będzie to samo. I doprawiamy ulubionymi przyprawami, u mnie to kumin, suszona kolendra, suszony czosnek, pieprz czarny, pieprz kajen, słodka papryka i sól. Szakszukę podawać będziemy z kwaśną, tłustą śmietaną, awokado i prażonymi pestkami z dyni. Na rozgrzanej patelni roztapiamy masło, dodajemy oliwę i cebulę. Gdy się trochę zarumieni, dodajemy paprykę, czosnek i przyprawy. Smażymy kilka minut i dodajemy pomidory i świeżą kolendrę. Ja dodałam jeszcze trochę sosu pomidorowego, bo wolę konsystencję bardziej płynną. Łyżką robimy wgłębienia na jajka, wtedy trochę szybciej będą gotowe. Przykrywamy i zostawiamy tak na niewielkim ogniu od kilku do kilkunastu minut. Chodzi o to, by białko się ścięło, a żółtka były płynne. Warto wyłapać ten moment, więc zaglądamy co chwilę. Gdy jajka są gotowe, zdejmujemy z ognia, dodajemy ulubione dodatki i zajadamy od razu. Kochani, taka szakszuka to prawdziwa uczta, doskonałe śniadanie na niedzielę. Mój mąż był zachwycony tą wersją, ale co tutaj można jeszcze dodać? Ja uwielbiam ser kozi lub fetę, ale można też dodać oliwki, pieczarki, kapustę białą lub czerwoną, orzechy, pestki. Tradycyjnie jest to potrawa wegetariańska, ale oczywiście z opcji niewegetariańskich wiele osób dodaje boczek albo kiełbasę, czy nawet mięso mielone. Tutaj możliwości jest naprawdę wiele, warto zajrzeć do lodówki i zawsze można znaleźć tam jakąś nową inspiracje i z produktów, które lubimy i które nam gdzieś tam zalegają. Ja dziękuję Wam na dzisiaj serdecznie. Na Instagramie czekam na zdjęcia Waszych szakszuk i życzę Wam pięknego dnia.